Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. W chorzowskiej Sztygarce odbyło się spotkanie samorządowców, na którym omawiano problemy związane z mającymi wejść w życie w drugiej połowie 2019 roku zmianą w przepisach, za sprawą których znacząco zmniejszą się wpływy do budżetów miast i gmin. Chcemy bić na alarm w związku z tym, że zgodnie z tym, co obliczył Związek Miast Polskich, w przyszłym roku samorządom zabraknie ponad 7 miliardów złotych. W przypadku Chorzowa jest to kwota około 20 milionów złotych, a kwota ta wynika tylko z propozycji związanych z podatkiem PIT, najnowszą propozycją, a konkretnie chodzi tutaj oczywiście o zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia. Chodzi tu o podwojenie kosztów uzyskania przychodów, jak również obniżenie podatku z 18 na 17%. W spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Chorzowa wzięli udział m.in. przedstawiciele urzędów miast Gliwic, Wałbrzycha, Tarnowa i Krakowa, a także przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Związku Miast Polskich. Po raz kolejny mieszkańcy Chorzowa świętowali Dni Wielkich Hajduk, które zorganizowano przy kompleksie sportowym Hajduki na ulicy Granicznej. Impreza była podzielona na dwa dni. Staramy się, żeby pierwszy dzień był taki regionalny. Zespoły tutaj nazywane śląskimi, nasze tutaj z regionu, Mirosław Szołtysek, Karpowicz Family. No, mamy takie sygnały, że ludzie tego oczekują. A drugi dzień rodzinny, staramy się, by ten program był zróżnicowany, każdy znalazł coś dla siebie. Mnóstwo atrakcji, zarówno animacji dla dzieci, jakieś atrakcje dla dorosłych, stoiska, no i coś dla ciała, coś dla ducha. Jeśli trzy rzeczy są spełnione, dobra muzyka, dobra pogoda, no i coś biesiadnego do picia, to naprawdę się sprawdza. Dni Wielkich Hajduk to wydarzenie, którego nazwa nawiązuje do czasów, gdy dzielnica Chorzów-Batory była jeszcze osobną gminą zwaną Wielkimi Hajdukami. Na chorzowskim rynku odbył się kolejny koncert w ramach One Man Act Festiwalu. Tym razem mieliśmy okazję posłuchać wyjątkowych, soulowych brzmień w wykonaniu piękniejszej części zespołu Move. Na scenie w Chorzowie pojawiła się wersja pomniejszona naszego zespołu. Była to Aga Derlak i ja, czyli duet żeński. Natomiast cały zespół składa się z czterech osób. To jest troszeczkę inne granie, prawda? Bo jak jest sekcja rytmiczna, można się na niej oprzeć i się niczym nie martwić. Natomiast tutaj Aga dzielnie trzymała wszystko tak naprawdę w swoich rękach. Kierunek muzyczny, który obraliśmy, jest trudny do nazwania tak naprawdę. Jest to coś z pogranicza jazzu, soulu, popu, ale przede wszystkim jakby chodzi nam o przekazywanie treści, czyli teksty są bardzo ważne. Teksty piszę ja i są wszystkie po polsku, bo chcemy po prostu docierać do odbiorcy w taki sposób, a muzyka ma wspierać właśnie ten przekaz. Z rąk wypuścić wszystko to, na co wpływu brak. Pod szybem prezydent odbyło się drugie z trzech wydarzeń noszących nazwę Szyb Prezydent w kolorach, które realizowane są z budżetu obywatelskiego. Przygotowaliśmy dla dzieciaków wiele atrakcji. Są oczywiście standardowe dmuchańce i kolejka, którą dzieciaki mogą się przejechać. Mamy kolorowe zielone balony, mamy zielone prace plastyczne i tam dzieciaki nauczą się czegoś też o zielonych warzywach. I mamy specjalne stoisko edukacyjne Stowarzyszenia Ekorozwój i ochrona lasów i tam już właśnie typowo edukacyjne działania dla dzieciaków. Do tej pory zorganizowano już Dzień Czerwony, który miał miejsce w lipcu. Następny odbędzie się Dzień Żółty 14 września. Niezwykłego odkrycia dokonali kibice chorzowskiego ruchu. W czerwcu w piwnicy jednego ze świętochłowickich bloków odkryto część zaginionego klubowego archiwum, na które składają się m.in. dokumenty, zdjęcia, materiały statystyczne, wycinki prasowe i książki. Do najcenniejszych znalezisk z pewnością należy księga protokołów z posiedzeń zarządu klubu z lat 20. To taki trochę zbieg okoliczności, że udało się to pozyskać tam. Ktoś mnie zapytał, czy nie chciałbym starych gazet, no więc trafiłem do źródła. Po nitce udało się jakby wszystko pozyskać. Część rzeczy odzyskaliśmy też od kibica Rucho, który trafił w to samo miejsce co my nieco wcześniej, ale też jakby wielkie podziękowania dla niego, że jakby zdecydował się również to przekazać stowarzyszeniu. 5 samochodów osobowych, pełne bagażniki i tylnie siedzenia i za jednym razem żeśmy to wywieźli, tak? No to można troszkę policzyć, że tego było jakby bardzo, bardzo dużo. Zdjęcia innych klubów, dokumentacja, programy meczowe.
Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.